Dzień dobry. Paweł Skowronek z tej strony, konsultant wojewódzki do spraw ortopedii i traumatologii, jednocześnie ortopeda zajmujący się głównie protezoplastyką stawów biodrowych, prekursor i propagator technik miniinwazyjnych stawów biodrowych. Protezoplastyk stawów biodrowych. Jak Państwo na pewno się orientujecie, jest to jeden z częstszych zabiegów wykonywanych w ortopedii dotyczących wymiany dużych stawów, tutaj stawu biodrowego i coraz bardziej popularny ze względu zarówno na rozwijające się zmiany zwyrodnieniowe stawów, jak i chęć pozostania aktywnym przez długie lata. Dotychczas te zabiegi były wykonywane różnymi metodami standardowymi, które mniej lub bardziej są agresywne w stosunku do naszych tkanek miękkich z użyciem różnego rodzaju protez dostępnych na rynku, też mniej lub bardziej umożliwiających aktywność pacjenta, zarówno aktywność taką codzienną, jak i aktywność sportową. Ostatnie 15 lat dają możliwość wprowadzenia nowych technik miniinwazyjnych, które się bardzo szybko rozwijają, zdecydowanie mniej okaleczających pacjentów i dających zarówno większe bezpieczeństwo śródoperacyjne, jak i większe bezpieczeństwo pooperacyjne, krótszą rehabilitację dla pacjentów, większą efektywność ruchu, mniejsze dolegliwości bólowe, mniejsze zużycie krwi, mniejsze zużycie leków przeciwbólowych, no i w konsekwencji dający większy efekt taki funkcjonalny dla pacjentów. To wszystko mówimy, ponieważ medycyna rozwija się i też pacjenci są coraz bardziej wyedukowani, a pacjenci chcą być bardziej aktywni, chcą utrzymać pewne aktywności sportowe, oczekują od nas jako lekarzy coraz to efektywniejszych i mniej agresywnych technik operacyjnych. Krótko przejdziemy teraz do omówienia porównania dostępu standardowych z dostępami miniinwazyjnymi, gdzie są plusy, gdzie są ewentualne jakieś trudności przy tych dostępach. Takim najbardziej charakterystycznym dostępem, który jest stosowany i najczęstszym stosowanym dostępem w Polsce na przykład jest dostęp tylny, który jest bardzo tradycyjnym dostępem, takim konserwatywnym, uczonym przez lata, właściwie od początku protezoplastyk, ale miejmy świadomość, że to, co wpływa na wykorzystanie naszych technik, no to przede wszystkim ośrodek, doświadczenie kolegów, ale również tradycja, czyli nauka od poprzednich pokoleń i pewnych doświadczeń. Blizny w okolicy stawu biodrowego, anatomia pacjenta, ten dostęp na pewno daje możliwość wykorzystania we wszystkich typach anatomii, ale też ryzyko zwichnięcia, co już jest dużym problemem przy ewentualnych powikłaniach protezoplastyki, rodzaj implantu, stopień deformacji, różnica długości kończyn, no i ekonomia. Na końcu ekonomia zarówno dla pacjenta, jeżeli chodzi o absencję w pracy, czy ewentualnie absencję w innych czynnościach, jak i ekonomia dla całego systemu służby zdrowia. Ten dostęp tylny, najczęstszy stosowany w Polsce, chociaż teraz już na pewno jego liczby zmniejszają się w stosunku do dostępów przedniobocznych czy dostępów przednich właśnie tych miniinwazyjnych, ale to był tradycyjnie najczęstszy dostęp dający dobrą ekspozycję panewki uda. Niestety ten dostęp jest wielkościowo mniej więcej od 10 do 20 cm. Bez limitów wskazań, z możliwością rzeczywiście wydłużenia. Jednak pamiętajmy, że pierwotnie musimy odciąć rotatory zewnętrzne, które później wpływają nam na stabilność biodra. Pracujemy w okolicy nerwu pulsowego i ryzyko dotknięcia, ewentualnie parastazji tego nerwu jest najwyższe przy tym dostępie operacyjnym. Niestety też najwyższe jest ryzyko zwichnięć. Oczywiście im bardziej chirurdzy są doświadczeni, im pacjent ma lepszą anatomię, tym to ryzyko jest mniejsze. Niemniej sama technika, stosowanie dostępu tylnego i później nasze ruchy codzienne, funkcjonalność, siadanie na niskich rzeczach powoduje, że to ryzyko zwichnięć się zwiększa. Co za tym idzie, też sztywność blizny, więc zakres zgięcia jest troszkę mniejszy w stosunku do dostępów bocznych czy przednich. To ryzyko ustawienia panewki w nieodpowiedniej wersji też zwiększa się tutaj przy dostępie tylnym. To wynika ze względów nałożenia pacjenta i technikę operacyjną. Samo ułożenie, sama praca miednicy.
I tak jak pierwotnie wspomniałem, mamy ryzyko uszkodzenia mięśniowego, nawet uszkodzenia mięśnia pośladkowego większego, wielkiego, więc co w konsekwencji wpływa też na wydłużoną rehabilitację zarówno szpitalną, jak i poszpitalną. Kolejnym etapem, kolejnym dostępem był dostęp od 1982 roku, tak zwany dostęp boczny, gdzie ta ekspozycja panewki jest bardzo dobra, mamy krótsze cięcie, niskie ryzyko zwichnięcia, pracujemy w osi kości udowej, w osi panewki. Niemniej tutaj rozwarstwiamy mięsień pośladkowy średni, co powoduje później wyższe ryzyko utykania, niewydolność odwodzicieli, tak nawet do takich hut kaczkowatych. Mogą też częściej wystąpić bóle okołokrętarzowe. Pamiętajmy, że przy tym, jeżeli my rozwarstwiamy mięsień, to niestety później może dojść w znacznie wyższym zakresie do skostnień okołostawowych, nawet do 35% przy tym dostępie. Jest bardziej wymagający przy gorszej anatomii, przy większych deformacjach stawu. Kolejnym dostępem, idąc już w kierunku przednim, mamy dostęp tak zwany przednioboczny, czy Watson Jonesa, który daje nam pracę w przestrzeni międzymięśniowej, między mięśniem pośladkowym średnim, a mięśniem między napinaczem powięzi. Niemniej, oczywiście daje nam dobrą ekspozycję panewki uda. Można go wykorzystać przy większości anatomii, większości implantów, łatwe jest przedłużenie. Bardzo dobry jest dostęp do tak zwanej gry mięśniowej, kiedy wykonujemy zabiegi rewizyjne, wtórne. Niższe ryzyko zwichnięcia, przechodzimy na stronę przednią, mamy już lepszą kontrolę nad antewersją panewki, nad inklinacją panewki. Niemniej wymaga częściowego odłuszczenia lub odcięcia mięśnia pośladkowego średniego, a więc znowu mamy większe ryzyko niewydolności odwodzicieli, mamy większe ryzyko objawu Trendelenburga, tych dolegliwości krętarzowych, chodu kaczkowatego, no i w konsekwencji także ryzyko skostnień. Jeżeli ten mięsień będzie odcięty albo ewentualnie będziemy pracować narzędziami w okolicy tego mięśnia, będziemy go uszkadzać, to ryzyko skostnień na mięśniach pośladkowych będzie duże, co za tym nam będzie dawało właśnie osłabienie tych mięśni i w konsekwencji niewydolność mięśnia, a więc właśnie gorszy efekt funkcjonalny. Jeżeli przechodzimy dalej do dostępu przedniego, czyli to, o czym my, ten temat główny dzisiaj, daje nam bardzo dobrą ekspozycję stawu, właściwie naturalny wgląd z pozycji operatora do panewki. Mamy naturalne spojrzenie na oś XYZ, w związku z tym mamy naturalną ocenę antewersji, inklinacji panewki. Najniższe ryzyko niewydolności mięśniowej, ponieważ pracujemy w przestrzeni międzymięśniowej, ale między mięśniem krawieckim, mięśniem napinaczem powięzi, które to mięśnie są tylko wspomagającymi przy ewentualnym odwodzeniu czy zgięciu w stawie biodrowym, a więc mniej wartościowymi pierwotnie mięśniami do wykonywania ruchu w stawie biodrowym. Mamy dużo krótszy czas operacji ze względu na dostęp międzymięśniowy, mamy krótszy czas hospitalizacji, rehabilitacji, najniższe ryzyko zwichnięcia. Pracujemy w mięśniach, których nie odcinamy, pierwotnie jest stabilne biodro od razu po nastawieniu, ze względu na to, że nie odcinamy tych mięśni, co w konsekwencji przy krótszym czasie operacji, mniejszej ingerencji w tkanki daje nam i mniejsze zużycie leków przeciwbólowych. Czy jest limit wskazań ze względu na to, że to jest mały dostęp, technikę operacyjną, czy jest rzeczywiście dłuższa krzywa uczenia? Nie do końca wymaga tak naprawdę tego, żeby w ośrodku był ktoś, kto zna ten dostęp i wtedy dość łatwa jest ta nauka tego dostępu operacyjnego. Pamiętajmy o tym, że to, co powiedziałem pierwotnie, ta tradycja, doświadczenie kolegów głównie wpływa na to, jaki dostęp operacyjny stosujemy. I tak jak w moich klinikach, tutaj moi asystenci praktycznie wszyscy uczą tego dostępu przedniego, czują się pewniej, w związku z tym szeroko stosują ten dostęp przedni. Oczywiście pewnym problemem może być nerw skórny boczny uda, wynikający z charakterystyki cięcia, ale jest to tylko czycie skórne, które mimo że może być w kilkudziesięciu nawet procentach, to ono wraca do czucia, ten nerw skórny boczny wraca do funkcji po 3 miesiącach. Czy ma to w ogóle znaczenie jakieś funkcjonalne? Nie. Podobnie jeżeli by się doszło do uszkodzenia fragmentarycznego mięśnia napinacza powięzi, który jest tym mięsiem wspomagającym, jeżeli nawet częściowo byłby uszkodzony przy ekspozycji uda, funkcjonalnie nie ma to znaczenia, przez pewien czas mogą być ewentualnie większe dolegliwości bólowe, ale na pewno nie tak duże jak przy pierwotnym odcięciu mięśni przy innych dostępach standardowych.
nie stosujemy tego dostępu ze stołem wyciągowym właśnie ze względu na to, że mamy większe ryzyko naciągnięcia tkanek, naciągnięcie, a więc nerwów i naczyń, w związku z tym mniejszą kontrolę nad tym, stosujemy ten dostęp jako prosty dostęp bez użycia stołu wyciągowego. Jak Państwo widzicie, tutaj szeroko piśmiennictwo podaje, szczególnie w ostatnich 5 latach, korzyści tego dostępu operacyjnego. To są korzyści zarówno dla pacjenta, dla chirurga, dla szpitala, jak i dla systemu. Oszczędność i bezpieczeństwo. To jest główna rzecz, jeżeli chodzi o ten dostęp operacyjny, a więc minimalizacja iatrogennego uszkodzenia mięśni. Nie odcinamy pierwotnie żadnych mięśni, w związku z tym nie musimy ich przyszywać, nie musimy czekać, aż one się wygoją. Wygajają się często blizną, więc ich siła później jest gorsza. Czyli w tym dostępie międzymięśniowym mamy naturalną siłę mięśniową, tą, którą zastajemy w momencie operowania. Mamy zmniejszone ryzyko objawu Trendelenburga, atrofii odwodzicieli, czyli chodu kaczkowatego, tego utykania. Brak ryzyka uszkodzenia mięśnia pośladkowego średniego, mięśnia nerwu pośladkowego górnego, co było charakterystyczne dla dostępu bocznego, ale również nie pracujemy w ogóle w okolicy nerwu pulsowego czy nerwu pośladkowego górnego, co również minimalizuje praktycznie do zera ryzyko parastezji tych nerwów. To jest o tyle istotne, że dostępy standardowe czy dostępy tylne czy boczne dają potrzebę ułożenia pewnych podwag, pewnych narzędzi w okolicy nerwu pulsowego i to może być pewien problem właśnie później z parastezją tych nerwów, które unerwiają de facto całkowicie kończynę ruchowo i czuciowo. Niewielkie ryzyko uszkodzenia rotatorów zewnętrznych, nawet jeżeli byśmy za głęboko uwalniali pewne tkanki. Najniższe ryzyko zwichnięć, to jest pierwszą, najważniejszą i najczęstszą przyczyną wczesnych powikłań po protezoplastyce stawów, to właśnie zwichnięcia. Tu przy tym dostępie operacyjnym, tym dostępie przednim czy małoinwazyjnym przednim, to ryzyko zwichnięcia jest najniższe. Oczywiście przy prawidłowo ustawionych implantach. Powiedzieliśmy sobie o ryzyku uszkodzenia nerwu skórnego bocznego, które jest zazwyczaj czasowe, wymaga odczekania. Oczywiście przy pewnej modyfikacji cięcia skórnego, nabraniu doświadczenia też jesteśmy w stanie zminimalizować to czasowe powikłanie i pracując w przestrzeni międzymięśniowej, a nie odcinając mięśni, nie pracując śródmięśniowo, mamy najniższe ryzyko z kostnień okołostawowych. W tym czasie, w czasie takiego zabiegu operacyjnego mamy pełną kontrolę nad stawem, pełny wgląd w tę przestrzeń 3D, X, Y, Z. Uwalniamy tylko tkanki i to tylko do tego momentu ekspozycji, a więc pierwotnie nie odcinamy więcej tkanek niż potrzeba. Jest pełna śródoperacyjna kontrola nad panewką, nad równikiem panewki kostnej. Mamy pierwotne napięcie mięśniowe, śródoperacyjna kontrola konfliktu ewentualnie panewkowo-szyjkowego, możliwość usunięcia osteofitów kostnych. Wszystko, co potrzebujemy w tradycyjnej protezoplastyce, też możemy wykonać tutaj. Pełna kontrola zakresu ruchomości i oczywiście stabilności tego stawu. Tutaj, jak Państwo widzicie, to cięcie skórne jest niewielkie. Ono ma mniej więcej około 6 do 10 cm w zależności od pacjenta. I to, co jest najistotniejsze, jest dostęp międzymięśniowy. Odsuwamy mięsień napinacz powięzi w kierunku strony bocznej, mięsień sartorius czy mięsień krawiecki w stronę przyśrodkową. Nie odcinamy pierwotnie żadnych mięśni. To jest bardzo istotne. Jednocześnie jedynie usuwamy w naszym wykonaniu przednioboczną część torby stawowej. Są też techniki bez usuwania, później z szyciem tej torby. To jest już pewna filozofia. Niemniej w ogóle nie pracujemy przy torbie tylnej, ryzykownej przy zwichnięciu i mamy tak mały dostęp operacyjny. Tak jak Państwo widzicie, tutaj będzie widoczne, jaka jest pozycjonowanie podważek do panewki. Nam w tym dostępie wykorzystujemy właściwie dwie podważki, czyli nie napinamy też pierwotnie tkanek. Mamy bardzo dobry wgląd do stawu biodrowego, do panewki kostnej. Widzimy cały równik panewki. Wszystko jest oczywiście widoczne dobrze od strony operatora, nie od strony asysty, ale najistotniejszą osobą jest w tym wypadku operator, który widzi zarówno antewersję, takie inklinacje. U pacjentów otyłych możemy sobie zastosować jeszcze trzecią podważkę wspomagającą, żeby odsunąć skórę, ale nawet z tego widoku z kamery widzicie Państwo, jak dobry jest wgląd do panewki, jak możemy ocenić zarówno osteofity, jak i tkanki miękkie, które umożliwiają później
obrobienie w zależności od potrzeby, usunięcie osteofitów i implantację oczywiście panewki. Ustawienie podważek, które no, tutaj stosujemy w tym dostępie. Także bardzo łatwe ułożenie panewek, mało podważek, bardzo niewiele ryzykowne ze względu na ewentualne struktury nerwowo-mięśniowe. Tutaj pamiętamy o tym, że oczywiście każda podważka zakładana na strop, czy to jest przy dostępie przednim, przedniobocznym czy bocznym, musi być kontrolowana, musi być założona na fragment kostny, nie na mięsień, ponieważ mamy świadomość, że za mięsień prostym oczywiście mamy nerw udowy i tętnicę udową. Dostęp do czpienia, dwie podważki, delikatne wysunięcie uda. Tak jak Państwo widzicie, na dwóch podważkę przy bardzo niewielkim cięciu, to jest, tutaj mamy charakterystyczną jamę szpikową, którą będziemy implantować czpień. Ten czpień jest mniej więcej w szerokości około 2,5 cm, więc w porównaniu do całej rany, jak Państwo widzicie, to jest zaledwie o 50% większa rana, więc bardzo niewielki zakres ekspozycji rany w stosunku do dostępów standardowych. Tu Państwo widzicie już jak implantację czpienia, czyli czpień, który jest bardzo dobry do kontroli zarówno ze względu na swoje pozycjonowanie, jeżeli chodzi o głębokość i głębokość implantacji, jak i oczywiście o antytorsję tego czpienia. Wszystko to jesteśmy w stanie skontrolować w odniesieniu do rzepki, w odniesieniu do ułożenia uda. A więc proszę Państwa, idąc dalej, należy też wspomnieć o tym, że spada bardzo mocno ryzyko transfuzji krwi, tak samo zwichnięcia tego stawu, jak również należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy krótszy czas ekspozycji, mniejszą ekspozycję rany samej, to oczywiście wraz za tym idzie nam spadające ryzyko infekcji. Przy standardowych procedurach stosowanych na bloku operacyjnym, teraz na główny plan właśnie wysuwają się nam czas operacji i oczywiście zakres tej operacji. Także te rzeczy tu przy tym dostępie małoinwazyjnym również eliminujemy. Idąc dalej, czy mamy jakieś przeciwwskazania? Z naszych doświadczeń mamy przeciwwskazania bezwzględne, przy których nie staramy się stosować tego dostępu. To jest skrócenie kończyny powyżej 4 cm. To jest bardzo duża deformacja wymagająca już odcięcia mięśni, później plastyki tych mięśni. Stosujemy tutaj pewne dostępy takie szerokie, rewizyjne. I otyłość pacjenta, a właściwie gdzie nie mamy możliwości ocenienia struktur na miednicy. To jest bardzo rzadki oczywiście przypadek, ale są takie przypadki. To właściwie dotyczy wszystkich dostępów operacyjnych. Ten dostęp też należy mieć świadomość, daje nam możliwość dotarcia do stawu właściwie przez najcieńszą część stawu biodrowego. Dlatego też jest stosowany u pacjentów również otyłych. Względne przeciwwskazania to oczywiście rewizje panewki, jakieś duże deformacje, zmiany podysplastyczne czy pourazowe. Co osiągamy, proszę Państwa? Ten czas operacji, który spada nam do 30-40 minut średnio. Tak? Są też chirurdzy, którzy wykonują ten zabieg nawet w 20 minut, oczywiście przy odpowiednich warunkach anatomicznych. Są tacy, którzy robią to dłużej. Niemniej ten czas operacji jest oczywiście znacznie krótszy w stosunku do dostępów standardowych. Takie porównanie, które opublikowaliśmy, podało, że 36% mamy czas operacji krótszy w stosunku do dostępu tylnego. Także średnia śródoperacyjna utrata krwi w tych naszych zabiegach jest znacznie mniejsza w stosunku do dostępów standardowych. Tutaj Państwo widzicie, to jest poniżej nawet szklanki, co dla jednego z bardziej ryzykownych i dużych zabiegów w ortopedii jest naprawdę bardzo niewielką utratą krwi. Oczywiście ograniczenie zwichnięć, o których sobie mówiliśmy. Tak? Czas hospitalizacji. Ten czas hospitalizacji od przyjęcia pacjenta do wypisu jest około 2,5 dnia. Pionizację często pacjenta wykonujemy już w pierwszej dobie, w dobie operacji. Rano operujemy, po południu jest pacjent pionizowany, rozpoczyna chodzenie. Także też to jest bardzo dobre dla pacjenta ze względu na zmniejszenie ryzyka choroby zatorowo-zakrzepowej, wydolności krążenia. Te wszystkie elementy mają duży wpływ na to, jak ta rehabilitacja będzie przebiegała i oczywiście na zdrowie pacjenta.
Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy niewolnikami tego, czego się wcześniej nauczyliśmy. Musimy pamiętać o zaletach. Musimy pamiętać zarówno o zaletach dla chirurga, jak i dla pacjenta. Dla chirurga to jest krótki czas ekspozycji, minimalne uszkodzenie tkanek, minimalne ryzyko krwawienia, niskie ryzyko zwichnięcia, skostnień niekołostawowych, krótka rehabilitacja pooperacyjna i krótka oczywiście rehabilitacja domowa. Dla pacjenta mała blizna, małe uszkodzenie tkanek, niewielkie dolegliwości bólowe, mniejsze użycie tych leków przeciwbólowych, krótsza hospitalizacja. Pamiętajmy o tym, że przebywanie pacjenta w szpitalu powyżej 2 dni już nam zwiększa samo ryzyko komplikacji wcale nie ortopedycznych, ale ogólnych w szpitalu. Tak? Pacjenci przychodzą z różną florą bakteryjną, są obok siebie, to jest jednak szpital. Mniejsze uszkodzenie tkanek, mniejsze ryzyko zwichnięcia, większy zakres ruchomości i powrót de facto przy odpowiednim typie protez, nawet do aktywności sportowych. Dla szpitala czas zabiegu, czas hospitalizacji, wczesnej rehabilitacji, to wszystko jest efektem wpływającym pozytywnie. Pamiętajmy, nie akceptujmy presji czasu pacjenta, przede wszystkim kolegów, starajmy się nauczyć pewnych rzeczy nowych. Gdyby było tak, jak tradycja nam pokazuje, to w sumie 1600 lat wiedzieliśmy o tym, że Słońce obraca się wokół Ziemi, a mamy świadomość, że już byli przed narodzeniem Chrystusa naukowcy, którzy pokazywali nam o tym, że jednak jest odwrotnie. Dziękuję Państwu bardzo.